Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi na czytaniu tygodniowym od 12 do 18 lutego bieżącego 2024 roku. Karty są już potasowane. Teraz je przełożę i zobaczymy, co tam nadchodzący tydzień ciekawego dla Was przygotował. Poniedziałek, 8 denarów. Wtorek, 4 miecze. Środa, królowa mieczy. Czwartek, król kielichów. Piątek, gwiazda. Sobota, as mieczy. I niedziela, świat. Bardzo ładny tydzień. 9 buław w tle. Odpoczywajcie, moje kochane wagi, bo widzę, że troszeczkę za bardzo żeście się skupiły na jakichś swoich sprawach, na pracy, na obowiązkach. Więcej odpoczynku, więcej dbania o swoje, o swoją energię, o swoje samopoczucie. Księżyc, no dobrze. 9 buław, no karta, która mówi, że być może trzeba odpocząć, oczywiście pilnować swoich spraw i tutaj trwać przy swoim, nie odpuszczać niczego, mimo że jakieś są trudne sprawy, gdzieś tam się jakieś komplikacje pojawiły, ale tutaj działajcie, nie róbcie nic na siłę, czekajcie na właściwy moment, właściwą informację, właściwy czas na działanie, na interwencję. Wyznaczajcie też granice, nie pozwólcie, żeby ktoś Wam wszedł na głowę. No i sortujcie sobie pracę, tak? Czyli zwłaszcza te wagi, które pracują na własny rachunek, mają swoją firmę, praca chałupnicza, żebyście też po prostu nie przemęczali się. Poniedziałek, 8 denarów. Praca bądź nauka. Będziecie skupieni, skoncentrowani, więc tutaj niektóre wagi nawet wezmą nadgodzinę. Te wagi, które szukają pracy, może pojawić się ciekawa oferta, warto z niej skorzystać. Na pewno te wagi, które mają pracę na jakiś projekt do ukończenia, dodatkowe jakieś prace, zajęcia, rękodzieło. No nad czymś będziecie siedzieć. Oczywiście wagi, które się uczą, też będą siedzieć nawet do późnych godzin wieczornych, więc trochę będziecie odcięci od otoczenia. Nie tylko praca, być może jakaś sprawa, no, która teraz jest pilna. Trzeba się zapoznać z jakimiś dokumentami, trzeba coś wykonać. Być może mieliście tutaj jakieś zamówienie. Niekoniecznie, jeżeli chodzi o pracę, ale może o pomoc komuś. Więc tutaj będziecie starali się przyjrzeć temu i no, dokończyć coś, co nie zostało dokończone. Co ogólnie w związkach? Jeżeli było ciężko ostatnio, bądź mieliście jakiś kryzys, no tutaj waga stara się panować nad sobą, stara się przyłożyć, sama w sobie skupić, żeby nad tą relacją właśnie jakoś popracować. Pamiętajcie, że do tanga trzeba dwojga, więc tutaj no, żebyście sami się tylko nie angażowali w to. Więc moi drodzy, no tutaj wiadomo, jeżeli chcecie dać komuś szansę, ta osoba musi też tego chcieć. Nie możecie sami się poświęcać tylko dla relacji. Natomiast no, jeżeli tutaj są jakieś problemy, jeżeli chodzi o pracę, partner bądź partnerka jest uszczypliwy, gdzieś tam czuje się trochę odtrącony na bok, no po prostu, no trudno. Musi to zrozumieć. Nie pozwólcie sobie też narzucać jakieś kwestii, jakieś jakiejś czyjejś woli, tak? Róbcie to, co uważacie, że jest dla Was najlepsze, nie przejmując się opiniami i gadaniem innych ludzi. Myślę, że w tym dniu warto dobrze pozałatwiać właśnie jakieś dokumenty związane z pracą, więc złożyć CV, złożyć jakiś wniosek, bądź jakieś dotacje, dofinansowania, być może też będziecie się rejestrować tutaj w Urzędzie Pracy. Bo te wagi, które mają pracę, będą miały naprawdę co robić i pokażą, że potrafią, że mogą posiedzieć troszeczkę dłużej i jakąś tam normę wyrobić. Dobrze, kochani, co we wtorek? Widzę tutaj odpoczynek i karta Księżyca.
Może musicie pomyśleć nad czymś, może potrzebujecie czasu, żeby dojść do siebie po jakichś tutaj wydarzeniach trudnych. No, przede wszystkim będziecie odsypiać albo pracę na nocną zmianę, albo właśnie zarwaną jakąś noc, gdzie poprzedniego dnia się uczyliście, bądź siedzieliście nad jakimś projektem, nad jakimś dokumentem, nad jakimś waszym dziełem, może tworzyliście coś. Kleiliście, składaliście. Uważajcie, moi kochani, na plotki, na intrygi. Bądźcie zdystansowani do tego. Niektóre wagi być może w tym dniu wzięły sobie urlop, bo ja tutaj widzę jakieś zabiegi chirurgiczne, kochani. Może być informacja, że niektóra waga jest w ciąży i tutaj będziecie robić sobie badania. Możliwa wizyta w klinice, w szpitalu bądź w przychodni we wtorek. Będziecie sobie robić badania, zwłaszcza krew, mocz. No i być może jakieś testy, kochani, właśnie ciążowe, bo tutaj może złe samopoczucie i inne symptomy będą wskazywać na to i ta ciąża będzie potwierdzona, kochani, tutaj przez lekarzy, więc gratuluję, moi drodzy. Natomiast te wagi, które mają na ten tydzień termin porodu, to we wtorek położycie się do szpitala, ewentualnie będziecie się zastanawiać, ale tutaj już w środę na pewno. No i w weekend dziedziuś przyjdzie na świat. Może przyjść w sobotę o północy, może przyjść w niedzielę. Niektóre panie będą miały tutaj cesarskie cięcie, więc gratuluję. Może to dotyczyć was, ale to może dotyczyć też kogoś z waszej bliskiej rodziny. Może siostra rodzi, może córka, może siostra męża. No tutaj w najbliższych takich kręgach będziecie bardzo, bardzo zadowoleni. Natomiast może być też informacja o ciąży, zwłaszcza te wagi, które ostatnio narzekały na jakieś takie zmiany nastroju i złe samopoczucie. Co jeszcze, moi kochani? Raczej nie załatwiałabym żadnych spraw urzędowych. Przy karcie księżyca coś może być zakłamane, niewyjaśnione, coś ukryte. Ktoś może wam błędną informację przekazać, bądź na opak coś zrozumiecie, więc tutaj się powstrzymajcie. Lepiej w środę, tutaj już będziecie wiedzieli, o co chcecie zapytać, będziecie zorientowani we wszystkim. Jeżeli w ogóle nie musicie iść do pracy, bądź czekacie na jakąś konkretną ofertę, tutaj po prostu zadbać o swój komfort, wypoczynek, bo mogą się też pojawić jakieś takie dolegliwości właśnie związane, no nie tylko sprawy kobiece, ale być może właśnie jakieś rozstrój żołądka, problemy właśnie z trawieniem, mogą pojawić się jakieś problemy z alergiami pokarmowymi. Zatrzymaniem wody w organizmie, więc tutaj no, starajcie się wyspać, odpocząć, naprawdę nie wychodzić nigdzie z domu, tylko zainwestować ten czas i ten spokój dla siebie. Możecie się dowiedzieć, że jakaś osoba spod znaku raka z rodziny jest w szpitalu bądź jest chora. Może to ta osoba też właśnie będzie rodzić w tym tygodniu. No i co jeszcze, moi kochani? Czas popracować nad swoimi emocjami, nie dystansować się, nie izolować, tylko chyba zacząć na ten temat rozmawiać, zwłaszcza jeżeli chodzi o relacje. Natomiast samotne wagi, czy mają szansę kogoś poznać? Tak, może być to osoba też po przejściach, wdowiec bądź rozwodnik, bądź rozwódka, wdówka. I może się okazać, że tą osobę właśnie poznacie w szpitalu, w sanatorium. Tutaj niektóre wagi być może we wtorek do sanatorium też wyjeżdżają. Bądź na jakichś zajęciach, kochani, na jakichś zajęciach, na które uczęszczacie. Mogą być to zajęcia rehabilitacyjne, ale mogą być to też zajęcia związane z hobby, z pasją, z waszymi zainteresowaniami, więc tutaj trzymam kciuki. W środę mamy królową mieczy, więc tak jak powiedziałam, będziecie komunikatywni, będziecie wiedzieli, co załatwiać, gdzie, o co zapytać, więc dobry dzień na załatwianie spraw urzędowych, administracyjnych, sądowych, składanie wniosków, podań, wszelkiego rodzaju konsultacje, rozmowy. Tutaj niektóre wagi być może będą konsultowały coś z chirurgiem, stomatologiem bądź neurologiem. Na pewno jest to kobieta, specjalistka, więc tutaj udzieli wam
fachowej opinii. Może dopiero będziecie się zapisywać na jakiś termin, na jakąś wizytę, na te wagi, które, jeżeli nie chodzi o ciążę, tutaj położyły się do szpitala bądź no, w jakiejś klinice na jakiś zabieg, może być to usunięcie jakiegoś znamienia bądź jakaś drobna operacja. Już Wam mówię, że to będzie przebiegać wszystko bardzo dobrze i szybko wrócicie do zdrowia. Jeżeli chodzi o problemy neurologiczne bądź właśnie no, tutaj jakiś kryzys związany z emocjami, też ta osoba Wam pomoże, więc bardzo się cieszę, że decydujecie się pójść do lekarza, jeżeli czujecie, że coś jest z Wami nie tak i zasięgnąć tej pomocy. Konsultacje prawne, tutaj spotkanie z drugą zodiakalną wagą, wodnikiem bądź bliźniakiem, kobieta bardzo mądra, oczytana, może z Wami porozmawiać, ale może Wam też w czymś pomóc. Natomiast karty tutaj pokazują, że będzie to dzień, gdzie faktycznie stawiacie na informacje, na wiadomość, na takie sprawdzone źródła, z których będziecie czerpać wiedzę, a nie będziecie kierować się tutaj emocjami, więc takie logiczne myślenie, uwagi. No i moi kochani, być może będziecie się zapisywać na jakieś kursy, w ogóle to jest też dobry dzień na pisanie, na przykład egzaminu, tak? Możliwość wypowiedzenia się w jakiejś kwestii, zabrania głosu w jakiejś tam tematyce, pisanie książki, jakiegoś pamiętnika, bądź ocenianie jakiejś sytuacji. Niektóre wagi być może mają rozprawę w tym dniu i będzie ogłaszany wyrok. W czwartek mamy Króla Kielichów, więc tutaj bardzo dobry dzień, bardzo spokojny, będziecie mieć świetne samopoczucie. Dużo pomoże Wam mężczyzna po 45 roku życia, zodiakalna ryba, rak bądź skorpion. Ktoś, kto Wam doradzi, podpowie, udzieli wsparcia. Tutaj może być też wizyta u lekarza, terapeuty, psychologa. Dobre wiadomości, pozytywnie załatwione sprawy urzędowe, jakieś podanie, które składaliście, będzie pozytywnie rozpatrzone, więc tutaj jakieś decyzje, dokumenty, na które czekacie, są już przygotowane. Spotkanie z przyjaciółmi po pracy. No oczywiście, jeżeli szukaliście pracy, tutaj jakaś rozmowa była w środę, w czwartek okaże się, że ktoś chętnie Was zatrudni, więc tutaj będziecie dalej rozmawiać na ten temat i umawiać się, chyba w sobotę tutaj podpiszecie już umowę. No i Król Kielichów to jest bardzo dobry dzień dla par. Tutaj mogą być naprawdę wyznania, czułość, okazywanie sobie wsparcia, miły romantyczny wieczór, kolacja, jakiś fajny film. Ta bliskość, której dawno wadze brakowało, więc tutaj będziecie mogli się jakoś zbliżyć do siebie, naprawić te relacje. Może ta szczera rozmowa coś tutaj wniesie, ewentualnie niektóre wagi skorzystały tutaj z pomocy terapeuty. W piątek mamy kartę gwiazdy, czyli zodiakalnego wodnika. Miłe spotkanie z zodiakalnym wodnikiem, ale będziecie mieć ogólnie też szczęście. Dobry dzień na komunikację, na współpracę, pracę w internecie, w mediach, w reklamie. To będzie Wasz dzień, więc tutaj możecie zabłysnąć intelektem, wiedzą, pokazać się z jak najlepszej strony, dobry czas na zdawanie egzaminów, dobry czas na ruszenie z jakimś nowym projektem, kupno, sprzedaż, wszelkiego rodzaju tutaj jakieś transakcje. No i oczywiście szczęście sprzyja w grach losowych, więc te wagi, które tam skreślają od czasu do czasu te właściwe cyferki, niech sobie puszczą lotto, kupon bądź zdrabkę. Karta gwiazdy, zrealizujecie to, co sobie zaplanowaliście, doprowadzicie tutaj sprawy do końca, więc nic nie będzie odkładane na jakby inny termin. Jeżeli coś zgubiliście, uda się to znaleźć. Jeżeli szukaliście jakiejś informacji, też będziecie wiedzieli, będziecie doinformowani. No i tutaj powiem Wam, że u samotnych wag jest początek jakiejś miłości, więc faktycznie no, ktoś tutaj zdobędzie Wasze serce, Waszą uwagę. Jest to osoba bardzo ciepła, bardzo miła, spokojna, romantyczna,
wykształcona, inteligentna, więc tutaj no, te wagi, które są intelektualistami, będą miały wiele tematów do rozmów z tą osobą, jakieś ciekawostki, właśnie pasje. No, jesteście jakby bardzo dopasowani tutaj w tych kwestiach i może z tej mąki będzie chleb. Tylko jak zwykle waga, albo ty wago jesteś po rozstaniu, nieudanym związku, bądź ta osoba, którą tu poznałaś, więc będzie dyskretnie, stopniowo, warstwa po warstwie się odkrywać. No i bardzo dobrze, dajcie sobie czas na zapoznanie, żeby znowuż nie tracić nadziei i nie dać się zatracić być może jakiemuś zaufaniu, które później będzie przez kogoś wykorzystane, tak? Więc bądźcie ostrożni. Te osoby, które się uczą zaocznie, być może weekend spędzicie gdzieś na uczelni, na jakichś warsztatach, szkoleniach. Możliwe, że w sobotę macie egzamin ustny bądź pisemny. Te wagi, które się nie uczą, pracują dużo papierkowej roboty, czyli przeglądanie jakichś faktur, wypisywanie czegoś, podpisywanie umów, kontraktów, umowy w sprawie pracy. Będziecie mogli podejmować świadome decyzje, więc jeżeli mieliście jakiś plan, chcieliście poruszyć jakiś temat, coś skonsultować, będziecie mieli taką możliwość. Sobota upłynie Wam bardzo szybko, ale myślę, że będziecie zadowoleni, bo to, co mieliście do zrealizowania, bardzo szybko zrealizujecie. Będzie czas na to, żeby sobie poczytać w domu, później poprzeglądać różne interesujące jakieś portale, programy, bądź popisać sobie, tak, te wagi, które tutaj artystycznie się udzielają. Być może będą miały jakieś natchnienia, wizje twórcze i napiszą jakieś ciekawe dzieło. No, trzeba pióro w rękę wziąć i zacząć, kochani, jakaś powieść, może romans. Dobrze, moi kochani, jakaś wiadomość też przyjdzie, na którą bardzo czekacie i będziecie mogli ruszyć z miejsca tutaj z jakąś inicjatywą. Być może wyjazd za granicę, być może ukończenie jakiegoś kursu, jakiegoś szkolenia, który trwał jakiś czas. Mamy kartę Świat w niedzielę, więc to jest dobry czas na podsumowanie jakiejś rozmowy, dokończenie rozmowy, która niedokończona została w sobotę. Raczej w weekend nigdzie nie będziecie wychodzić, no chyba, że wyjazd za granicę. Bądź ktoś z zagranicy do Was przyjedzie. Niektóre wagi będą też chciały podreperować swój język obcy, więc tutaj być może jakieś kursy językowe. Może już kończycie, a może dopiero będziecie się zapisywać. No i kochani, wygranie czegoś, tak? Wygranie, zakończenie, więc tutaj wygranie konkursu, uzyskanie jakiegoś uprawnienia, certyfikatu, zwłaszcza jeżeli to były weekendowe jakieś szkolenia, kursy, więc tutaj no, moje kochane wagi, zabłyszczycie wiedzą. No dobrze, ogólnie bardzo pozytywna niedziela. Wchodzicie jakby w nowy etap. Tutaj wszystko, co mieliście na ten tydzień zaplanowane, uda Wam się to zrealizować w tym tygodniu, mimo że będziecie czuli się zmęczeni. No oczywiście te wagi, które przywitają na świecie nowego członka rodziny, no tutaj będą się bardzo cieszyć. Natomiast te, które miały tutaj jakieś problemy zdrowotne, jakieś drobne zabiegi chirurgiczne, już do końca tygodnia będziecie się cieszyć świetnym samopoczuciem. No dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film z Waszym znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.